Ponad 20 załóg walczyło w minioną sobotę na wodach jeziora Czos w żeglarskim Grand Prix o Puchar Siedmiu Cudów Mazur. Były to drugie eliminacje z cyklu mazurskich regat odbywających się w ramach kampanii samorządowej Siedem Cudów Mazur. Czy możemy powiedzieć, że ten cel, czyli promocja Mazur poprzez żeglarstwo, już powoli jest przez Was osiągany? Oczywiście. Naszej kampanii towarzyszą regaty od samego początku, to był główny cel. Dodatkowo mamy cykl właśnie różnych imprez i atrakcji w miastach, towarzyszą nam podczas regat. To jest dobra forma, gdzie na przykład przyjeżdżają dużo osób, przyjeżdża z rodzinami, część żegluje, wtedy dzieci na przykład z mamami przebywają w naszej strefie, gdzie uczą się też tych podstaw żeglarstwa i to jest taki dobry prognostyk. Rozwijamy również w tych najmłodszych od samego początku żeglarską pasję. Mam nadzieję, że w przyszłości chociaż część z nich zacznie uprawiać żeglarstwo tak już na profesjonalnie i być może doczekamy się nowego mistrza olimpijskiego. Po Mikołajkach, gdzie cykl mazurskich regat wystartował, przyszedł czas na Mrągowo. Polska stolica country zachęcała odwiedzających do różnorodnych aktywności sportowych i prezentowała swój potencjał. Trzecia edycja, fajna sprawa. Muszę powiedzieć, że bywało tak, że w tych edycjach, w tych miejscach, które wydają się być bardziej atrakcyjne, położone przy szlaku Wielkich Jezior, było mniej załóg, aniżeli u nas. Dużo mniej załóg, także no znowu to można powiedzieć, że jakaś, chwalę się, że to konkurencja. No nie, ale atrakcyjność jest fajna. Tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli naszego kochanego jeziora Czos, który jest tak przepięknie położony, wypromowany medialnie, głównie ze względu na to, że tu właśnie jest nasz duży amfiteatr. Kampania Siedem Cudów Mazur ma być sposobem na turystę, ma promować i zachęcać do spędzania wolnego czasu właśnie na Mazurach. Cel polega na tym, że nie będziemy ze sobą rywalizować, że wspólnie ustalamy zasady i wspieramy się nawzajem, bo jednak nie jest tak, żeby turysta, który przyjeżdża na Mazury, chciał być tylko w Mikołajkach lub w Mrągowie, lub w Węgorzewie, lub w Giżycku, czy w Rynie, on chce zobaczyć, czy w Piszu, on chce zobaczyć coś więcej. Żeglarze, którzy pojawili się na starcie, walczyli o wygraną w trzech imprezach regatowych, co podnosiło poziom sportowej rywalizacji. Podczas dzisiejszej imprezy, w 4 lipca w Mrągowie na Czosie, organizowane są regaty Dni Mrągowa. Z tym, że jest to impreza przygotowana przez trzy jakby organizacje żeglarskie. Trzy strefy wpływu. To jest żeglarskie Grand Prix Mrągowa, to jest przede wszystkim, bo to ich jest główne święto, Grand Prix Siedmiu Cudów Mazur i festiwal żagli Issa. Pogoda dopisała, żeglarska brać stawiła się na starcie, a organizatorzy życzyli zawodnikom stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów. Czy w związku z tym, że na Czosie organizowanych jest coraz więcej żeglarskich imprez, to powoduje, że żeglarze przekonują się do naszego jeziora? Coraz więcej jest łódek na Czosie, coraz więcej jest łódek takich, na które tutaj głównie czekamy, czyli łódki otwarto-pokładowe, te, które dają przede wszystkim radość, zabawę, które co prawda, może większość nas wolałaby może widokowo, kabinówki, ale kabinówki to są takie łódki, które gdzieś się w nich śpi, a nam zależy na rozwoju turystyki jako takiej, także łódki otwarto-pokładowe, katamaranki, omegi i tak dalej, dają nam zabawę na wodzie, ale zarazem możliwość wykorzystania bazy noclegowej w Mrągowie. Także takie żeglarstwo nam się właśnie bardzo podoba. To żeglarstwo, które nie musi konkurować z żeglarstwem w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować z uwagi na swoje warunki geograficzno-techniczne. Rozwijamy żeglarstwo właśnie otwarto-pokładowe, tak zwane dinghy. Entuzjastów żeglarstwa uspokajamy. Możecie spać spokojnie, przed nami kolejne regaty na mazurskich jeziorach. Już za tydzień, czyli 11 lipca, będziemy gościć w Giżycku, następnie również za dwa tygodnie, 18 lipca w Węgorzewie. I to jest ten lipcowy cykl, natomiast wielki finał zaplanowaliśmy na 22 sierpnia w Rynie.